Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na challenge do 2700. Walka trwa, nieustanna walka, ciężkie chwile. Ranking cały czas oscyluje około 2650. No ale trzeba spiąć 4 litery i próbować to w końcu zrobić, bo ileż można, przecież nie mam zamiaru się męczyć do końca wakacji, znaczy męczyć. To jest sama przyjemność, ale. Jaki jest jakiś cel? Wiadomo, że ciężej się go realizuje, jeżeli są założenia, więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Witam wszystkich na żywo w tym momencie, więc zapraszam również do kibicowania. Czekamy cierpliwie. Czekamy, czekamy cierpliwie na. Przeciwnika, sorry, bo się tutaj zagapiłem, coś mi wyskoczyło. No i zobaczymy, jak to będzie wychodziło. Dobra, mamy mistrza międzynarodowego. Cześć ziemniaczek, lecimy. D4, C4. Tutaj trzeba grać szybko, 3 minuty to nie jest dużo. Przeciwnik gra solid. Obronę królewską indyjską. Zobaczymy, jaki teraz wybierze wariant. Dobra, jest E5, mamy D5. Ok, zagrajmy może G4. Um, może H4. Od razu pójdziemy tutaj na noże z gościem. H5 oczywiście chcę zagrać. Chcę mu zagrać. Sam to wykonał, OK. Skoczek musi teraz uciekać, skoczek H3 on wybije, prawdopodobnie wybije. No i. A, nie, skoczek przecież D7. OK. Skoczek F2 F5 prawdopodobnie. Zagrajmy tak? F5, możliwe, że tu. O! Nie, tak raczej nie chcemy. Zagram Hetman D2. Wybije, wybije pionkiem. Tradycyjnie. Skoczek tutaj. nie. 3 zagrajmy, żeby nie było takiego ruchu. Jeżeli on tak, to ja tak. Chcę zagrać tu, wymienić. Król zostanie w centrum raczej. Jeszcze wieża G1 może być takie ciekawe. F5, no może zagrać F5. F5, skoczek D3. Bicie, bicie, bicie. Bicie, bicie, bicie. Wszędzie tutaj trzeba liczyć. F5, bicie w przelocie. To raczej nie. Nie podoba mi się potem nacisk tego pionka z perspektywy białych, chociaż konieckie 5. Ok, wieża C1. Tu od razu na tego Hetmana też się nastawiamy. I skoczek D3. Próbujemy. Czy grywam czasami E4? Nie. Dla zabawy tak, ale nie jest to mój repertuar. Tutaj przeciwnik chce zyskać to pole. Czwany lis. Tak mi się marzy, chyba. Zrobię rozsadę. E przyłączę wieżę tutaj. Będę groził takim ruchem. Uciekł, uciekł, bał się. zaczybał się, no musiał. E zagram w ogóle tak, żeby zaatakować tego skoczkę. Ten skoczek. Ho, skoczek nie ma, słuchajcie, obrony. Wieża nie może go obronić. Tutaj okazuje się, że skoczek jest w pułapce. No, jak wybije tu, to mam strzałkę. Czy to jest wygrana partia, moi drodzy? Chyba tak. Chyba jest wygrana. Postanowił poświęcić. Jasne. Teraz jak ja zbiję tu, on zbije tu, ja tu, on tu za dużo stracę. Więc, no dobra. Nie ma straty figury, ale ma stratę jakości. To też jest bardzo dużo. I zagram B4, zablokuje Tę wieżę tutaj zostawimy w takim położeniu niefajnym. I po prostu jakość więcej powinna tutaj też dać dobry rezultat. Jakieś A3, jak pozwoli przeciwnik. No dobra, A3, ten pionek zostaje. Oczywiście zdwojenie wiesz, tutaj trzeba wykonać. On tam będzie próbować z tamtej strony. jakieś F6 prawdopodobnie grać. Będzie chciał. Niech będzie po prostu tak, jak zbije, to zbije. Tak. Pytanie, czy nie zagrać jakieś F4? Tak, otwieramy. Otwieramy to. Otwieramy tu wszystko. F4. Nie chcę zbić, żeby skoczek tu nie wleciał, no wieże aktywne Ma 30 sekund Jak nie zrobi jakieś głupotki, to będzie dobrze Koniec na F8 Dobra, zbijemy tu i pionek. jak zbiję tym, tu tu, on tu zbierajmy tak jakiegoś tego tego typu ruchy grożą, ale tu też mogę sobie to po prostu oddać jakby co może tak, na tego pionka prosto i skutecznie no właśnie powrót, aha tutaj, ale to tu to mam taki strzał Taki i wieżę D1. Aj! Nie mam tego ruchu. Dobra, wrócę. No, niech będzie tak. No ma 10 sekund. Ale się porobiło tak mało przyjemnie. O, teraz wygrano mam. Idę tu. No, trzeba też patrzeć na czas, co nie? Spróbuję rewasz, jest, skoczek na C3 Zaraz poczytam wasze komentarze, sekundeczkę To normalne jak na Rapidzie mam 400 elo więcej niż na Blitzu? Jak najbardziej, lepiej mieć więcej w dłuższym tempie niż w krótszym Dzień dobry, czy Ruggi 4 w debiucie z Twojej strony to teoria? Rugie 4. Yy, wiesz co? Yy, możliwe, że jedna z odnóg. Tak, tak, są takie posunięcia. Ja bardziej gram w szachę na czujkę. no Ciężko znać wszystkie do końca warianty, yy, ale tak, yy, są takie ruchy, jak najbardziej. To chyba trzeba przytrzymać. Tak, zagrajmy. Ten pionek jest do wzięcia. Dobra, zagrajmy tak. Niech on go bierze. Ja zrobię sobie krótką. Tutaj strzelę. On tego będzie chciał strzelić. Dobra, krótka i pewnie tutaj będzie musiał. Okej. Okay. Co, pozostanę bez pionka? Tak, zbijmy. Tak, zagramy. Tu wisi. Raczej tu nie zagra, bo tutaj grozi. No jest to takie właśnie. Myślę, że ciekawe granie. Skoczek ucieknie. No ucieknie. Udało mi się go tutaj zbić. Finalnie. Wjeżdżą tutaj, tutaj, tutaj. No ale pozycja taka trochę poszarpana, ale myślę, że ciekawa. C5. Zagramy tak. No niech zbije, tak? Trudno. Muszę Hetmana uaktywnić. Hetman tutaj za dobrze nie stoi. Jakieś takie wejście. O, próbujemy blokować, jasne. Dobra, niech będzie od razu tak, bo jak zbije... To tam. Aha, tu nie mogę do końca. Kurczę, jakiś lufcik będę musiał zrobić, schować króla, więc teraz tego pionka atakują, on go obroni. A przejdę jakoś tam. Coś w tym stylu. Jak dał ciebie proces myślowy, na przykład kiedy strzelić tego skoczka na F3? Wydawałoby się, że po prostu struktury to wystarczający argument. No, ciężko powiedzieć yy, w blicu. Yy, jakby to powiedzieć, no, chciałem zachować gońca. Mogłem strzelić, żeby zepsuć strukturę, i to na pewno byłoby spoko posunięcie bez dwóch zdań. Cześć Toran, witam serdecznie. No, proces myślały właśnie w tym momencie. Uskutecznie, mam nadzieję, że to. No, miałem, że to na 3 minuty kurczę. No właśnie, on tutaj tym pionkiem zawędrował dosyć wysoko. Tym ucieknę na chwilę, bo groziło wejście. Dlatego pionka nie bym wziął. Skoczek silny, mocno silny. Niestety. I on mnie próbuje wysuszyć. To widzę ewidentnie coś takiego. Wysuszyć to znaczy przeczekać. Przeczekać. O tak zagram. W sumie nie wiem, czy to jest dobry ruch. Ale coś grać trzeba. W tym blicu nie jest łatwo. Mhm, tutaj kombinujesz. Tutaj to mi wybi. A jak wybijesz, to ja będę miał szybkiego pionka. Spróbujemy. Szczęścia i tu będę miał opcję, no zawsze jakiś tam Ale spryciula, po prostu próbuje wymienić na swoich zasadach Taki ruch może, spróbujemy Ha, tu jest niebezpieczne, ale mam obronę, skoczek D6 i tutaj, wszystko by się broniło pięknie um, Może tak? A i zmusił mnie do wymiany hetmanów, ale jestem trąba bomba no i teraz mam w topkę. Słuchajcie, w topkę pionki idą jak chcą. Hu 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 W topka, w topka, w topka. No niestety. E, no to trzeba poddać. Tutaj nie mam szans. Kurcze, no zbyt łatwo to poszło. No właśnie. No, jak się ma challenge? O, mamy arcymistrza. No dobra, jakieś wyzwanie w końcu większe, chociaż tam by fajnie było jeszcze pograć. Okej, okay, będzie T5. Jakiś tego typu ruchy, może A6, spróbujmy C5. Będzie tak. A skoczek tu wlezie mi jeszcze i mam w ogóle prrr, przekichaną pozę, nie? <ścoughs> Dobra, tak, on musi bić. Tracę piona. A i tutaj. Kurczę, ale miniaturę sobie dałem zrobić, nie? W ogóle nie moje debiuty, co ja wymyślam. Dobra, przegrałem w 12 posunięciach. Tragedia. Może rewanż, panie arcymistrzu, please? No tragedia. Tak się dać tak zrobić. W prosty dziecinny sposób. W ogóle łapki. Prościej się nie dało. No, szkoda, że nie ma GM. A wiem, chyba już nie chcę grać z takim leszczem. Ten też nie chce. Okej, okay, mamy tego samego gracza, co wcześniej, mistrza międzynarodowego, no to mamy rachunki do wyjaśnienia. O, no, tak, so tak sądziłem, że gra skoczkiem. F3 od razu i skoczek E2. No i gramy. Bez Białopolaka będę w tej pozycji żył. Tak. A 6 tu. Wejdziesz tu, jasne. Przez takie coś tutaj kombinować. Wchodzić wyżej. Skoczek G3, jakiś F5. Nie no, F5 od razu i gońcem na H6. Wprawdzie puszczam pole E5, ale to trochę blokuje zapędy czarnego na pewno. Tak mi niegdyś grano. Hmm, chyba to w ogóle oleje. Zagram tak. Nie będę w ogóle reagował na to. Okej. Okay. Mm. Spróbujemy tutaj skoczkiem się poruszyć Też mieć skoczka do ataku Skoczek w las. No, będzie wiadomo, że tu próbował mm -hmm. E5 przede wszystkim Zbijemy to I spróbuję prosto, linijnie grać F6 Może tu wtedy F6 Tu Hmm. tu, tu hmm. dobra, tak, chyba trzeba jeżeli tak, to wejście z koczkiem pytanie, czy mi tam coś to da tutaj H4 pionek kolejny wisi hmm. później on będzie kontratakować E5, wejście z koczkiem no, zbyt odważnie chyba mi tutaj się zachciało pograć. Chyba zbyt odważnie. No dobra, lecimy na całość, żeby wprowadzić skoczka jeszcze. Jak już święcić to wszystko. Czy to pożądany skutek da? Właśnie bez końca będzie ciężko. Raczej on długo będzie kontratakował, wiadomo coś takiego, coś takiego, nie wiem, no tutaj to już oczywiście bicie, no to raczej ma obronę chyba zbyt odważnie pograłem Co ja mogę tu poświęcić? Nic. Tutaj. Próbujemy sztuczek. Jeśli tu... Aha! Przecież on może zbić za takim na hetmana ślepy. Jestem jak kret. A tu? Kolejne poświęcenie. Jak tu, to tu. Ale to też skoczek się zasłania. Kurczę. Szukam wiecznego szacha teraz. Tu jest takie klepnięcie, ale to tak, on teraz. A szacha, nie, może tu się będzie bronić. No dobra, przegiałem, przegiałem z tym atakiem. No to nawet możesz dać szacha. No właśnie. Przegrałem. Chyba trzeba z gościem grać bardziej zachowawczo. No ten mój atak się kompletnie nie udał. Kompletnie. Próbujemy znowu sztuczek. Koniec g5, on chyba nie jest najlepszy, tak mi się wydaje, tak czuję podskórnie. Grają tak też często. Hmm, tu chcesz dać szachę, wtedy wejdziemy. tak. Jak koniec to tu. do głowy taki ruch mi przychodzi, a wtedy długa roszada. Szach, tu. Od razu że D8, goniec D2 jest powiązany jak baleronik. A! Tutaj! Moment, moment. Bo tu grozi bicie. No dobra, trzeba to chlasnąć. Też mu zepsuć strukturę. Zdecydowanie. No i okej, okay, wszyscy zadowoleni. Tak, bo jak wymieni, to pionkiem, prostuje pionka i szybko E6. Chodzi o rozwój, chodzi o rozwój bicie, no właśnie. On dobrze kombinuje. Bicie, bicie, bicie. No muszę zakończyć szybko rozwój. Zostanę z izolowanym pionkiem. Wrze C6 będzie atakował mi pionki. Tutaj nie może, tu zagrasz. Tam zagram. Wieżówka. Hmm. Możliwe, że on ma aktywniejszą wierzówkę. Mimo, że mam pionki jego zepsudę, to nie wiem, czy to w ogóle. Wykorzystam do końca. Tak, widzę ten ruch, właśnie z jego strony. Tutaj, tutaj, niestety mnie martwi po wybiciu. Aha, jakiś szach jeszcze jest dobra. Spoko, gramy tak. Ach, tego pionka wziął po prostu, tak, po prostu wziął pionka. Lufcik. No i ten piąt zasuwa, co? Pra, idę. H3? Strata chyba tempa. Zagram tutaj, bo on nie może B5 grać i gońcem się ruszyć. Tutaj przyceluję. Dzień dobry, cześć. Ule przejść, hmm. końca będziesz mógł ruszyć teraz. Cwa Lis. kurczę, muszę szukać aktywności z innej strony, nie ma twoją znaleźć. Może tu i tu fajna byłaby opcja? O, coś widzę. Tak, 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 tak. Tak. O, i ten pianek wisi. Dobra, kolejny szach. Ja tu się zasłania, kurczę. Nie. Dobra. Niestety ym, jest ciężko, ale on ma mało czasu. To jest pocieszające. Tu, tu. Kurczę.

Niedobrze I odrzucił Nie chce grać Szkoda No czujesz, że to wszystko jest w zasięgu Tylko no brakuje czegoś, brakuje Totalnie zły ruch zagrałem tym hetmanem Na c2 Okej, okay, idziemy tu Mogę tam zbić? Pewnie tak. Po prostu tak. No, nie biję kolejne pionki. Tu kroś, jasny kwint. Nie, no tragedia. Gram, po prostu gram tragedię. Gram tragedię, słuchajcie. Nie, do, totalna wtopa. Tu jest ruch. całnie przegrana pozycja ja i jeszcze, jeszcze lepiej Nie widziałem tej prostej łapki, no ale jakość za dwa pionki. Kolejny pionek. A nie, jest skoczek F6. Całe szczęście. No będziesz musiał wymienić. No i to nie jest takie proste. Po prostu wziął kolejnego, kolejnego piona wziął. Już za dużo tych pionów jakby z jakości mam latać. Czy znaczy on Biorę, co mogę. Końcem po prostu trzaśnię. Nic prostszego. No jasne. Skoczek c4. Zero gry. No on rządzi w tej pozycji. Nic nie ma w tej pozie. Kompletnie. Totalna dominacja gościa. Dobra, trzeba się poddać. Fajnie, że daje szansę jeszcze się odegrać.

I tak mu nic, jakiejś tam krzywdy wielkiej nie zrobię w tej pozycji. Po prostu kończy rozwój, ale no ja też zrobię Roszada. Ojej, jeszcze tak nawet możesz. Pięknie. No dziś to chyba nie jest mój dzień <grym> na grę. Trzy piąki mniej. Spróbujemy jeszcze sztuczek, jakiś, jakiś tam aktywność. Myślę, że jest. No, niech będzie tak. Um, tutaj nie ma ruchu. Tu, tu, tu. I ten skoczek. Udało się co nieco ogarnąć, tylko pytanie czy... To wystarczy, bo czuję moją dekoordynację figur. Tutaj jest ruch. Micie, no micie. Takie mam posunięcie jeszcze. Nie no, to żyjemy w tej pozycji. Hello. Wygrana, wow. Z trzech pionków. E4 i sycyl. Luźno gra gościu, tak w sensie twórczo bym powiedział. Ok, mi się podoba poza. To rewelacja. Ale <noise> robi wszystko, żeby mi się nie podobała. No tutaj gram, no. Tego pionka będę chciał hapnąć. No, biorę go od razu. Będę trochę może cierpią. Chodzi nie do rozwój. Ale tu się chyba trzyma. O kurcze, jakie ruchy znajduję dobre. Um, jakby tak wspić. A dlaczego nie oddać hetmana? A dlaczego nie spróbować? Um, z wow. Wow, 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 wow Nie chciał wziąć wieży. Nieźle. No to tak. Siaku. Mam szachę i roszadę. Jeszcze się jakoś tak bronię, powiedzmy. No, wiem, że weźmiesz tu. No, ale król w miarę bezpieczny taki ruch grozi. Jakiś D5 kontra, coś tam, coś tam. Ale znalazł w ogóle opcję, żeby tutaj z tego jakoś tak fajnie wyjść. Znaczy, żeby jeszcze zakręcić, można powiedzieć, na szachownicy mocniej. Muszę przyznać, że mu się to bardzo udało. Tu spróbujemy naciskać poniekąd. Jeszcze poczekam z tym posunięciem. No tu zagrasz co. Właśnie. Nie no tak. Takie. Jeżeli wejdzie, to widziałem. No dobra, spróbujmy te hetmany wymienić. Nie chcesz? Jak daję o to biorę? Tu możesz zbić po prostu taki ruch. Powiem wam mam wyłączony mózg, co nie? Dobra, szkoda mi trochę tego. Coś w tym stylu. No, i tam grozi mat. Wzięcie Hetmana, wzięcie gońca. Tak jest. Właśnie. Kierunku grozi Skoczek B3. Od razu gram. A jest po prostu bicie. No co ja robię? Nie zbił. To ja zyskuję po prostu przewagę pionków no, na skrzydle. Będzie tak i tak. HA, tu zagrasz. Tu będę musiał kolego. No do, on dobrze kombinuje, bardzo dobrze kombinuję gościu. Piękny ruch. Podobał mi się. Oj, genialny ruch strategiczny. Fantastyczne posunięcie zagrałeś. Muszę Ci przyznać. Fantastyczne. Jeszcze próbuję takich rzeczy. Goniec Koniec 2 Tak. No tak, tutaj, tutaj, no tutaj. Fajnie jakby tu zagrał, bym zbił i bym obronił. A teraz mój plan jest taki, żeby tam wejść skoczkiem. Nie mogę gońcem wybić skoczka absolutnie, bo będę miał totalnie źle, złą pozycję strategiczną. W ten sposób już tak. Eee, tutaj to nie ma wyjścia. Tutaj, tutaj. Zagra tu. No, chyba lubię bardziej jego pozycję. <laughs> Skoczek H4. No i jeszcze H4 trzeba koniecznie. Tu jest atak. Tak. O i tak nie mogę zbić. I tu się przytrzymamy. No tak, chcesz grać końcówkę? Tu nie mogę. No dobra, wyprostuję mu te pionki. Złomam poze strategicznie w końcówce. Królem podejdzie tu i będzie mnie mucił. O, na remis to ja chętnie się zgodzę. Nie chcesz remisu? W ogóle zakombinował strasznie chyba. Tak, tu wejdziesz, co? Ojej, źle zagrałem. Bardzo źle zagrałeś. Bardzo źle Krzysztof. Za szybko wszystko, za szybko. Tu lezie mi. Dzień dobry o, Nie czeka mnie tutaj Ojej, jeszcze podstawiłem na C8, dobra Nikt nie widział Tutaj w każdym razie jest strzałka Dobra, no totalnie przegrana końcówka Mmm, oddalamy się od tego 2,700, wiecie, no po prostu jak sobie zrobił, jakbym sobie zrobił challenge do 2,800, to bo może, może by już weszło, co nie? To tak się zwykle gada. Kurczę. Jeszcze zepsujesz mi strukturę, co? Niespodzianka. <laughs> Widzieliście to? Wygrana, co nie? Tutaj to tutaj. Eee. Pff. Ślepiej kurze ziarno, ale jaja. To ja mam z, goście, z gościem tutaj te partie, nie? 3-3 w ogóle jest? Aż tak dobrze. Tak. Wród. Nie, w ogóle nie chciałem w ten sposób grać. Źle. Zapomniałem znowu wariantu. No dobra, nie ma tego, co chciałem, ale... Yy, trudno. A co tam? Wejdę hetmanem, spróbuję coś tam pomieszać. I tutaj wejdę, spróbuję coś pomieszać. Dlaczego by nie? Może gońcem. Aha, tu już się zasłoniasz. Dobra, to tak w takim układzie. Skoczek. A no tak, powrót tutaj, jak coś. Bitka, bitka. No, no, E3 trzeba, koniec grać musi. D5 nie można. No A ja tak zobaczcie, że Hetman tam. Pionka mogę przecież wziąć. Dlaczego nie biorę? Przecież pionek jest za Friko. Tu. Blokadą, skoczek E5 grozi, fajny O no tak, że zasłonić się Tu stracę pionę, tam konie E5, jest ciekawe No tak, tak, tutaj zbijesz Tutaj jak mnie coś zaatakuje. Może mnie zaatakować. Dobra, najpierw w takim razie ruszada. Dla bezpieczeństwa. Mogę w sumie tu zagrać. No tak, chyba tak trzeba w ogóle grać. Pionka wyprostować. Wejść tu. Tego skosić i grać na końcówkę. Znaczy, już jest końcówka. D6 bym zagrał tutaj. I tak, blokada, blokada, blokada. Konieczna. W ostatniej chwili zauważyłem, że wieża mi wisi, wiecie. Ojej. No nie wiem, tak, żeby tu. No i na tego pianka będziemy się czaić. Okej, okay, tutaj to tutaj. Tutaj wzmocnienie. Chociaż na B3 też mogłoby być fajniej tam grać. Tu chcesz wejść, możesz. Grozi wzięcie skoczka i tu. Już nie grozi. broni. A taki ruch jest! No to, to, zauważysz, co? Nie zauważyłeś? Biorę. Widzę, widzę, co tutaj, tutaj. Jak skoczek zbije, to zbije tu. A skoczek wejdzie tam. Nie, to chyba tego trzeba będzie odbić. Co? Wieżą zagrałeś. Tak. Tutaj. Dobra. To wygrywa. Czasem jest tak łatwo, nie? 4-3. No, gra dalej gość. Już się nie dam zrobić w balona. Jakieś takie bzdurne szachy na poziomie przedszkolaka, co nie? Ale z drugiej strony, dlaczego tak nie grać? Jak białe pozwalają. Na dużo w debiucie. Ok. Cześć kulawy, cześć. Może A3 na spokojnie... A6 na spokojnie. Jeszcze z Roszadą się wstrzymam, bo zobaczymy, co on tutaj będzie kombinować. No właśnie. Nie chcę wymian, taki ruch mnie interesuje. Dobra, wieża, ostatnia figura wchodzi do gry. Tak, ja też myślałem i w te pewnie H5. Dokładnie, wejdę skoczkiem tu i końcem będę chciał zagrać tu. Dobrze, to A6 się przydało. Jest zabezpieczenie, zagrajmy tak. Pięknie, no to tak. No i okej, okay, jakiś hetman wjazd, chociaż to król jest O, no to teraz on gra za szybko Faktycznie, on popełnia proste błędy Wystarczy go chyba wyczekać Już mam gościa po prostu rozpracowanego Praktycznie Tam, gdzie skoczkiem odejdziesz Pionek będzie wisiał Jasne mm, Dlatego też król F8 Okej, okay. zawsze jak skoczek odejdzie, on taki ruch Chwila, chwila, chwila Mogę tu wrócić? Hmm. Może tak tu te cztery to takie, no ale poszło. Takie byle jakie chyba. Aha. Tutaj się uwolni. A pionek poleci trudno. Skoczko chcę uwolnić. No i gość kombinuje, i gość kombinuje. No szach muszę. I tutaj, tutaj wejdziesz, co? Ale nie, bo tam mam szacha. Tam coś mogę stracić, jakąś jakość. Ale mam nadzieję, że w dobrej wersji. Tu. Nie chcesz brać nawet jakości, skubany. Tutaj, 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 ła. Będzie boleć. Naprawdę taką kontrą mi wyszedł. Jeszcze mnie tutaj tak atakuje. Nieźle. No pograł dziwnie. Czy ja tam dostaje mata? Mogę wziąć wieżę? Dobra, biorę, biorę. Nie, nie widzę Mata. A, już widzę. Na no, C6. Aj, 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 aj No zbyt prosto. Krzysztof mu tam dałeś wygrać. Jak dają pionki, to je biorę. A przecież tutaj. <laughs> Zasłaniam linię, tu, tu. Muszę przyznać, że on naprawdę kombinuje nieźle, Hetman A5 jest, oj, no właśnie. O przecież ja stracę figurę, no co ja gram? Nie, no naprawdę. Jakaś jeszcze wieża B1, ratunek, czego tamkolwiek, czegośkolwiek, chyba nie. No tutaj bronię pionka, muszę I bardzo szybko będę chciał wprowadzić Drugą wieżę Tylko, że to się chyba nie uda bardzo szybko Właśnie o nie no, mogę tu trzasnąć Czemu nie trzasnę od razu? No dobra, no nie podoba mi się to posunięcie, co mam zrobić. Ciekawe. Tak? Szacha tu. No chce mnie tam mocno atakować. Ja za i skoczek f 4H4, żeby mi było G5. No i tak. No, ale tutaj ta, ten ruch to będzie niestety. No twardo będę bronić, no, G5. Wymieniasz, chcesz mi wymienić. O dobra, zredukujmy to, zredukujmy to. Tutaj tam się chce wbić. Postraszyć. Idzimy na pionka tu szach, kolejnego biorę. Jeszcze taki ruch grozi? O właśnie. Słuchajcie, on też podstawia. Król D8, sporo widzi, o mało czasu się robi, dobra, mało czasu się robi, jasne, o i tu podstawiłem, nie wziął to szczęścia, też nic nie ma, kurczę. Nie dobrze. Ciężko jest. 2765 Nie, już widzę po swojej grze, to chyba nie ma sensu teraz już to w to grać, bo bo czuję, że po prostu nie robię optymalnych ruchów. Nie jestem skupiony, ja jakiś taki rozkojarzony. Słuchajcie, no to niestety tak bywa na wysokim poziomie. Moim wysokim poziomie trzeba się skupić, no mocno, mocno. To nie jest takie proste teraz. Dzisiaj teraz w tym momencie, nie wiem dlaczego w sumie 嗯。<clears throat> Tak, nie może, bo straci wieżę. No tutaj może walnąć. W takim razie tym. wierzę C8, skoczek 7 Pion więcej. Chwilowo. Tak, Aha, tu mnie zwiążesz po prostu. Ojej. Tak, na szczęście jeszcze mam. No właśnie, i to są niuanse, które już niestety decydują tutaj. A, mm. wyniku partii. No właśnie. No właśnie, właśnie. No dokładnie. Dokładnie, dokładnie. No i widzicie, jak ja gram. Jak potłuczony. Nie, no jest koniec partii. Dobra. To nie ma sensu, co nie? Trzeba chwilę odpocząć. Słuchajcie, dzięki za to, że dzisiaj byliście. No nie ma to sensu, póki co. Trzeba trochę świeżości nabrać.